Szczęść Boże, nigdy bez łyka przed. Doktor Maciej Henryk Górny. Dzisiejszy wykład będzie dotyczyć zagadnienia optymalizacji, częściowo, ale jedynie częściowo, związanego z tym zagadnienia decyzji, a co do bardziej szczegółowego omówienia decyzji, no głównie od strony teoretycznej, ale także z pewnymi dodatkami praktycznymi, odsyłam do wykładu, który się odbył we Wrocławiu w lutym zeszłego roku, a który jest nagrany, no w tej chwili już jest zmontowany i no się pojawi w momencie, jak ja to teraz mówię, ale w momencie, jak ten film będzie wrzucany, to już będzie na naszym kanale, więc będzie można to jakby jedno po drugim obejrzeć. Plus ciekawostka, czyli nagranie jeszcze mojego wywiadu o cybernetycznej teorii decyzji. Tak czy inaczej przechodzimy do zagadnień optymalizacji i na sam początek, zanim zdefiniuję, co to jest optymalizacja, jako taki przedwstęp pozwolę sobie zacytować zmarłego już niestety niedawno profesora Bogusława Wolniewicza, świętej pamięci. To jest jego tekst Cywilizacja techniczna, w który został uwzględniony, tutaj zamieszczony w zbiorze pod tytułem Filozofia i wartości. Więc krótko cytuję w tej chwili pana profesora. Sądzę, że najważniejszą sferą techniki jest dziś ta, która sprzyja przetrwaniu naszej cywilizacji. Nie mam przy tym na myśli żadnej konkretnej dziedziny techniki, lecz pewne analogiczne poczynania w różnych jej dziedzinach. Nazwałbym je zabiegami optymalizacyjnymi. To podaję pewne przykłady z lat 80., bo to wtedy się okazało po raz pierwszy. Hasło coraz więcej, coraz dalej, coraz szybciej nie wydaje mi się hasłem przyszłości, a wczesnym tego zwiastunem było bankructwo samolotu Concorde. I tak dalej, i tak dalej. Z tego, że dla przetrwania naszej cywilizacji najważniejszą jest optymalizacja, nie wynika jednak wcale, że dalszy rozwój techniki pójdzie rzeczywiście tą drogą. Świat nie rządzi się rozumem, lecz namiętnościami, a najpotężniejszym motorem postępu technicznego były dotąd zawsze zbrojenia. Technika postawiła ludzkość w sytuacji uczucia, w sytuacji ucznia czarnoksiężnika, dała jej zdolność przywoływania potężnych mocy, a nie dała zdolności ich odwoływania. Ta dysproporcja zdolności jest wielką antynomią naszej epoki i nie sposób dziś powiedzieć, jakie znajdzie ona rozwiązanie. Tak pisał Bogusław Wolniewicz w 1982 roku. I to by było tutaj na tyle. Chociaż jest parę tekstów dotyczących optymalizacji, ale to by zbyt przedłużyło. A więc co to jest optymalizacja? Optymalizacja to proces znajdowania wielkości optymalnej, to jest takiej wartości zmiennej i niezależnej, przy której zmienna zależna osiąga przy zadanych parametrach wartości najkorzystniejszą, a więc maksimum, gdy chodzi o zjawisko pożądane, bądź minimum, gdy chodzi o zjawisko niepożądane. Tak? I teraz etymologia jest tutaj drugorzędna, tak? Optimus najlepszy. Natomiast należy pamiętać, że to jest znajdowanie najlepszego, czyli najbardziej racjonalnego rozwiązania w danej sytuacji, tak? Więc nie jest to jakaś, nie są to rozwiązania ani perfekcyjne, ani idealne w znaczeniu potocznym. Warto właśnie tutaj wspomnieć, że w tej książce Mazura, Terminologia techniczna, genialne i nieco zapomniane dzieło Mazura. Sprawami terminologicznymi w osobnym wykładzie się zajmiemy. No już w jednym się częściowo zajmowaliśmy, ale właśnie między innymi tutaj nie wiem, czy to będzie jakoś tam widać, czy nie. Tak, i od razu drugą stronę pokażę, bo to jest tak. Największe maksymalne rozróżnienie, pod spodem jest optymalny, zaraz dalej jest doskonały, idealny. Tak, i właśnie optymalny znaczy tyle, co najlepszy lub najkorzystniejszy. W związku z czym wartości optymalne są to te wartości, przy których otrzymuje się najkorzystniejsze wyniki.
To jest tam przykład czysto techniczny, nieważne. Jako ogólną regułę o charakterze matematycznym można podać, że wartość optymalna to jest taka wartość zmiennej niezależnej, przy której zmienna zależna osiąga maksimum, gdy chodzi o wielkość pożądaną, bądź minimum, gdy chodzi o wielkość niepożądaną. I dalej właśnie jest tłumaczone, dlaczego nie należy nadużywać słów doskonały i idealny w nauce, a wcześniej jak należy rozróżniać największy i maksymalny, tak, bo nie zawsze się pokrywają i że w ogóle doskonały i idealny w znaczeniu technicznym, czy w ogóle w naukowym, nie pokrywa się z tym znaczeniem, nie pokrywa się z tym znaczeniem czysto słownikowym, potocznym. Ale to tylko sygnalizuje, żeby po prostu nie mylić tutaj optymalizacji ze znajdowaniem jakichś magicznych, prawda, właściwości. Na koniec tylko wspomnę, że sama książeczka, mimo że to dotyczy głównie tutaj technicznych zagadnień, to wstępne jakby. I wstępna część ogólnie omawia zasady terminologiczne, które są aktualne do dzisiaj, pokazują, prawda, jak należy wyważyć rodzimość nazw, a ich międzynarodowość, prawda, logiczność, jednoznaczność, jednorodność. O tym się często zapomina. Zasada emocjonalności, a w zasadzie nieemocjonalności, tak, czyli nieużywanie nazw, które się jakoś kojarzą emocjonalnie, prawda, które mogą nacechować emocjonalnie czy też uczuciowo, bo później słowo emocja jakby zawłaszczył Mazur na rzecz, prawda, tutaj tego potencjału wychodzącego z korelatora, a to tak tylko sygnalizuje. Tak czy inaczej, ta książka jeszcze będzie omawiana, a być może gdzieś tam kiedyś wypłynie. Natomiast wracając do optymalizacji, do kogo jest ten wykład przeznaczony? Znajomość cybernetyki nie jest potrzebna, tak jak w tym wykładzie dotyczącym decyzji, jednak znajomość cybernetyki, zwłaszcza mazurowskiej, była potrzebna. Tak, jest oczywiście ktoś, kto zna, zrozumie więcej i zrozumie lepiej, tak? Bo to są dwie rzeczy, to nie jest prawda z mojej strony, to nie byłaby w zasadzie redundancja, to w zasadzie nie jest pleonas, tylko byłaby tautologia językowa, nielogiczna, natomiast to są dwie różne rzeczy, ale to tego też nie będę rozważać. Każdy, kto ma jakąś pewną, powiedzmy, kulturę logiczną, to zrozumie więcej i lepiej, nie znaczy tutaj to samo, natomiast występują one razem. I teraz przechodzimy do tego, jakie mamy wielkości optymalizacyjne. No, czysto matematycznie to zostało wyróżnione, tak? Wcześniej wspomniane, tak? Wartość tak zmienna, tak? Jest to zmienna niezależna, tak? Zmienna zależna, tak? Ale jak to można przełożyć na inne słownictwo? Czyli mamy wielkość kryterialną. Jest to ta wielkość, do której zwiększenia bądź zmniejszenia dąży się jako do celu optymalizacji, tak? No, czyli jest to po prostu szeroko pojmowany cel. Natomiast wielkości decyzyjne są to wielkości, które można zmieniać celem wpływania na wielkość kryterialną. Czyli jakby te wszystkie rzeczy, które w ramach których można operować już w ramach samej optymalizacji, po to, aby jej dokonać. I trzecia rzecz, o której należy pamiętać w tym miejscu, są to parametry, tak? Są to wielkości, które należy uwzględnić przy rozwiązywaniu problemów. Tak mówiąc najprościej, a mówiąc bardziej precyzyjne, są to takie, one po prostu ograniczają klasę możliwych rozwiązań, tak? To też warto podkreślić, że to jest klasa, a nie tam, powiedzmy, tylko zbiór jakiś tam pragmatyczny. One się dzielą, można je dzielić na wiele sposobów, według wielu kryteriów, co też później zostanie pokazane, ale podstawowe to są warunki, czyli warunki są to okoliczności, które należy mieć na uwadze w rozwiązywaniu danego problemu. No i żądania, tak, czy wymagania, czy żądania, które należy spełnić, tak? No i tutaj zależność między wielkością kryterialną a wielkościami decyzyjnymi jest to, Mazur nazywa równaniem kryterialnym, no to jest
nazwa no, czy wynikająca z czysto matematycznego tak przedstawienia tego jako równania. Natomiast zależność między wielkościami decyzyjnymi a parametrami są warunkami problemu, no i to się jakby pokrywa też z, jakby z wiedzą potoczną, także warunki problemu składają się z tych parametrów, jak, tak, czyli z tych różnych ograniczeń, jak i z tych możliwości, które można stosować w ramach tych, prawda, ograniczeń. No i tutaj optymalizację można w związku z tym też zdefiniować w ten sposób. Optymalizacja to proces znajdywania takiej wielkości decyzyjnej, przy której wielkość kryterialna będzie maksymalna bądź minimalna przy zadanych parametrach. Tak? I teraz etapy optymalizacji. Jakie tu mamy etapy optymalizacji? Postulacja, czyli stawianie problemu decyzyjnego. Do tego jeszcze za chwilę wrócimy. Drugi etap jest to rozwiązywanie problemu, czyli to jest optymalizacja właściwa. No to jest to, czym się w głównej mierze zająłem w swojej niestety jeszcze niewydanej pracy doktorskiej. To jest mocno jeszcze robocza wersja, bo nawet ostatecznej nie wydrukowałem. Optymalizacja czynności kryminalistycznych. Natomiast i też tym się zajmiemy w trakcie wykładu. Natomiast od razu należy wspomnieć o weryfikacji i o kontroli. Weryfikacja jest to jakby sprawdzenie, zweryfikowanie i skorygowanie pewnego rozwiązania przed jego wdrożeniem jeszcze, tak? Czyli zakończył się jakiś etap optymalizacji, tak? I następnie należy dokonać weryfikacji. A czym innym jest kontrola, czyli już na etapie, gdy pewne rozwiązanie zostało już wdrożone, czy jest wdrażane. I o czym warto pamiętać, że kontrola, no przede wszystkim kontrola, chociaż w mniejszym stopniu również weryfikacja, poza spełnianiem swoich, można powiedzieć, statutowych, swoich głównych zadań, no, wynikających jakby z ich istoty, mogą dostarczać także, co za chwilę zostanie przedstawione, pewnych innych cennych informacji. To tak widać w tej tablicy? Tak? Przedstawione? Dobrze. Więc to jest... To jest, bo tak powiem, wytwór właśnie, wytwór wielkiego talentu artystycznego, tak jakby ktoś nie dostrzegał, to po prostu nie ma dostatecznej tak czułości na sztukę współczesną i w ogóle się nie zna i tak dalej, i tak dalej. Bo tam tego akademist jest w ogóle tak przereklamowany. Natomiast P to jest postulator, tak, czy w ogóle postulacja jako czynności. O optymalizacja, tak, weryfikacja i K to jest kontrola, tak, czyli podstawa zaufania. To oddziaływanie zawsze musi wystąpić, no bo inaczej nie byłoby działania, tak. Inaczej to jest po prostu myślenie magiczne, tak. No, jeżeli coś nie wychodzi poza dany obiekt, tak, tylko zostało pomyślane, no to nie może zostać, prawda, zrealizowane. Oczywiście tutaj w tym układzie pomijamy realizator, który często właśnie tutaj obecny inspektor Maciej Węgrzyn maluje, dlatego że ten realizator no, jakby nie występuje w tym pionie, tylko gdzieś z boku, tak? Czyli on dostaje te informacje już albo zatwierdzone przez postulator, albo zatwierdzone przez optymalizator, albo jakby w ten człon po weryfikacji sam go przekazuje, tak? Ale to jest w każdym razie on gdzieś jest tu z boku, nie ma go tutaj w tym pionie. No i to musi w zasadzie wystąpić, żeby było jakiekolwiek racjonalne działanie, przy czym oczywiście optymalizacja nie zawsze jest jakaś ścisła, naukowa,
Czasami to może być po prostu jakaś zdroworozsądkowa, a czasami to w ogóle może być zupełne partactwo, ale zawsze musi być jakaś czynność umysłowa polegająca na jakby wystosowaniu postulatów do rzeczywistości, tak? I zastanowienie się, w jaki sposób w ogóle można je zrealizować. No te człony czysto teoretycznie nie ma konieczności ich wystąpienia, ale lepiej gdy są, niż gdy ich nie ma. I w takim układzie, gdy są, to mamy, mielibyśmy na pewno postulator działający na optymalizator, tak? Czyli tutaj postuluję, że należy tam, nie wiem, osiągnąć jakiś zysk, nie wiem, opanować jakiś teren, prawda, jakąś niszę, jakiś rynek. Ja tutaj pisałem o czynnościach kryminalistycznych, ale to można oczywiście gdzieś w przedsiębiorstwie czy gdzie indziej zastosować. Optymalizator podaje, w jaki sposób można by to zrobić. No i tutaj występuje oczywiście, musi zajść także oddziaływanie. Oddziaływania tutaj być nie musi, ale może. Tak? Może występować oddziały, może wystąpić. Jakie mogą wystąpić? Przede wszystkim może sam jakby weryfikator, czy przesłać jakieś informacje, że coś jest nie tak z optymalizatorem. Że należy go albo zmienić, albo coś takiego. No, to jest jakby, powiedzmy, rzecz podstawowa. Ale może także sam otrzymywać, tak, pewne dane. To znaczy się nie tylko otrzymać od optymalizatora gotowe z wytycznymi, ale na wszelki wypadek dostać te wytyczne już od samego źródła, żeby nie było mniejsze ryzyko zakłóceń. I to jest, tu jeszcze mogą być kolejne rzeczy, ale to jest, najpierw należałoby przejść w dół. No i ta kontrola, gdzie to idzie z kontroli? No to jest kontrola, teraz to nie będzie może bardzo widoczne, ale tu jakby były kilka kolorów. No może dać, mogą być tutaj oddziaływania z optymalizatorem, bądź bezpośrednio z postulatorem. Tak? A więc kontrola wykazuje, że coś przestało się sprawdzać, dlatego że zmieniły się warunki na przykład. Tak? Czy warunki rynkowe, czy jakiekolwiek inne pogodowe, zależy co się robi. No i on daje do postulatora, że jest taka sytuacja i należałoby postawić jakieś postulaty, po to, żeby no, ten główny postulat mógł być dalej realizowany, albo żeby ktoś podjął decyzję być może o zaprzestaniu danego typu działalności na danym terenie. Czyli rozwija się cały ciąg sprzężeń zwrotnych. Dokładnie, dokładnie. No właśnie. Właśnie sprzężeń zwrotnych, bo ja tutaj już uprzedzając zrobiłem od razu tak strzałkę, ale przecież czysto teoretycznie niektórzy mogliby traktować, że niektóre sprzężenia mogłyby nie mieć charakteru zwrotnego, tak? Czyli na przykład kontrola mogłaby dawać sygnał do postulatora, ale postulator mógłby dawać już sygnał dalej gdzieś do optymalizatora z pominięciem kontroli. Ale oczywiście lepiej jest, jak już jest oddziaływanie też w drugą stronę, no bo wtedy dostaje i te same postulaty, czyli to już też mniejsze ryzyko, prawda? Albo może też inne dostać postulaty, bo postulaty do kontroli właśnie dotyczące też zmienności w czasie i tak dalej, mogą być inne niż te postulaty, które miał optymalizator i weryfikator, tak? No jeżeli już to traktujemy właśnie jako organy, tak? A nie tylko jako zjawiska czy czynności. No ale to mogą być też inne. Może być także tutaj dawać
dawać właśnie jakieś sygnały już odnośnie tego, jeżeli jakieś nieprawidłowości, to niech skontroluje jeszcze coś, czego nie przewidywaliśmy, tak? Takie coś może być, więc taki to jest schemat, ale może też dawać to do optymalizatora. I może dawać na przykład do optymalizatora z pominięciem postulatora, tak? No bo postulator ja wam daję, prawda, wyróbcie, a najwyżej będzie później jakaś tam meta kontrola za ileś jakby ponad tymi czynnikami, czy w ogóle, tak, czy jakiś globalny czynnik się sprawdza, czy się nie sprawdza, jak się sprawdza, to gdzieś tam szczegóły nie obchodzą, tam nie wiem, Billa Gatesa, czy na przykład facet gdzieś tam w sklepie sprzedającym gdzieś tam oprogramowanie ma tam tak, a nie inaczej zawiązany krawat, chociaż może mieć oczywiście wytyczne co do tego, tak, na przykład gdzieś zbadanych, że to ktoś jak patrzy, no to psychologicznie na niego coś tam działa, a coś innego nie, tak, ale nie wchodzi w takie szczegóły, tak, nie kontroluje, tak. Może tutaj, więc może na przykład właśnie ten, ta kontrola może sobie dawać sygnały do optymalizatora i wówczas że należy opracować jakieś inne rozwiązanie na dany rynek, bo coś się tam nie sprawdza, bo na przykład zmieniły się, prawda, mogła się nawet zmienić populacja, tak, przyjechało parę milionów wyznawców religii pokoju i w tym momencie na przykład napoje alkoholowe tak dobrze nie schodzą, jak schodziły, tak? I trzeba by je zastąpić na przykład bezalkoholowymi, tak? Albo coś innego, tak? Na przykład albo inaczej coś reklamować, bo coś się zaczęło źle kojarzyć albo przestało dobrze kojarzyć. Tak, nadal utrzymując te główne postulaty, można po prostu inaczej wtedy optymalizować. Optymalizator też może wówczas przesyłać jakieś, zmieniliśmy pewne rozwiązania, no to też trzeba pewne rzeczy zmieniać przy kontroli. Tak by było racjonalnie, ale teoretycznie rzecz biorąc tak nie musi być. I tak samo czysto teoretycznie tutaj mogłoby być sprzężenie proste tylko. Ma być tak i koniec, tak? Ale oczywiście racjonalnie jest tak, że nie da się po prostu, co zrobisz, jak nic nie zrobisz, no bo co zrobisz wtedy, tak? Coś jest, może dostać optymalizatora, to jest fizycznie niemożliwe, tak? Że powiedzmy nawet nie pomijając koszty, to nie da się, nie wiem, czegoś zmierzyć z taką dokładnością, bo nie ma takich przyrządów, nie ma w ogóle energii takiej, żeby coś, prawda, żeby coś zrobić. I to jest jakby jedna rzecz. No i tutaj robiłem podwójne strzałki, a tu robiłem tak, ale to dopiero później zauważyłem, że to by było nieczytelne, ale w każdym razie tak to wygląda. Mogą być także tutaj oddziaływania, tak, między kontrolą a weryfikacją, tak, czyli że kontrola, na przykład kontrola zauważa coś, albo najpierw, tak, no to oczywiście nie ma znaczenia, powiedzmy często cybernetycznie, bo cybernetyka w takie rozwiązanie nie zwraca uwagi teoretycznych na czas, to dopiero jak ktoś dostanie rozwiązanie cybernetyczne, to je uwzględnia. Natomiast, czy na kolejność, ale genetycznie mówiąc, to najpierw jest weryfikator i to weryfikator może na przykład właśnie kontroli powiedzieć, że zauważyliśmy podczas kontroli, że podczas weryfikacji, że coś może być na rzeczy, co prawda spełnia to warunki, tak? To też w terminologii było tak badanie aproba, czyli badanie w sensie sprawdzanie jakichś właściwości, aproba, czyli czy spełnia jakieś założone kryteria. No spełnia założone kryteria, ale może być, uczulamy, że może być coś tego, może w przyszłości pojawić się jakiś problem, tak? No i to jest oddziaływanie tutaj w dół, umownie oczywiście w dół. No i oddziaływanie tutaj może być takie, że podczas kontroli coś tam zauważono, no i należy to uwzględnić
jak będziecie weryfikować kolejne projekty, bo wychodzą nam jakieś tam rzeczy, tak? I to nie są nieprzewidziane, tylko no już teraz jakieś statystycznie coś się tam dzieje, tak? W jakimś urządzeniu, nie wiem, technicznym coś się psuje, tak? Czy nie, właśnie tutaj w jakichś patrolach tak wychodzi, że jakaś działalność tam kryminalna jest, częściej gdzieś tam towar jest schowany niż wcześniej był w innych dziuplach i tak dalej. No i więc tak to wygląda, że w zasadzie każdy tutaj człon mógłby mieć z każdym sprzężenie zwrotne. I do pewnego stopnia jest to oczywiście racjonalne, no pod warunkiem, że nie są to no sprzężenie zwrotne, ale nie jest to oddziaływanie jakby równomierne, tak? Czyli nie ma zaśmiecania, tak? Informacyjnego. Nie ma zaśmiecania informacyjnego po prostu tych szczebli wyższych. I to jest wyższość, niższość tu jest też oczywiście umowna, dlatego że no kontrolą może się zajmować sam właściciel, tak? Czy jakiś w ogóle wyższy hierarchicznie, prawda, strukturalnie organ niż tutaj te człony, tak? Ale to są przesyły też informacji, no to jest jakby na osobne, tylko żeby wiedzieć, jakie są etapy, jak one na siebie oddziaływują. I Mazur właśnie pisał, że bardzo słabo jest właśnie rozwinięta kontrola. Często jest w ogóle mylone z weryfikacją, tak? Ale to są rzeczy, którymi się tutaj nie będziemy bliżej zajmować. Skupimy się na tym, ale trzeba jeszcze kilka słów powiedzieć o tej postulacji. Bo o co chodzi w postulacji? Postulacja to nie jest tylko jakby rzucenie hasła, była dobra zmiana, tak? Albo wstajemy z kolan, tak? Tak, że się wstając uderzy, prawda, uderzy głową i będzie się leżało na glebie, prawda, przed różnymi takimi czy innymi czynnikami. Ale chodzi o pokazanie całości problemu, czyli przekazanie pewnych założeń, tak? Czyli pokazanie pewnych warunków, tak? I ograniczeń i przekazanie właśnie tych założeń, tak? I te założenia oczywiście to może być, mogą być o różnym stopniu szczegółowości, natomiast warto ich jakby uszczegółowienie może być zawsze zrzucone w dół nieco, tak? Czyli powiedzmy ktoś tam zakłada, że nie wiem, ma być opanowane tam w 80% jakiegoś tam rynku w ciągu tam 14 miesięcy, dajmy na to, no ale to, ale dokładnie, na przykład dokładnie obliczenie, w jaki sposób obliczą to, jak to jest 80%, czy to będzie od tam, czy od przychodu, czy nie będą na razie w ogóle, czy od zysku, czy w ogóle, czy od wykończenia podmiotów, które były uznawane za kluczową konkurencję, czy jak to w ogóle sobie obliczą, to już jest zupełnie inna sprawa. Więc postulacja to nie jest tylko rzucenie hasła, czy nawet wymyślenie jakiegoś ważnego, prawda, zadania, ale też podanie już przynajmniej częściowo parametrów, tak? A ich uszczegółowienie może być zwrócone też niżej, tak? Na przykład, czyli optymalizator może na przykład tam mieć za zadanie zbadanie, prawda, jakieś tam właściwości, nie wiem, trzeba wybudować jakiś budynek, no i tam optymalizator będzie dokładnie badać właściwości jakiegoś podłoża, no ale to postulator rzuca, że robimy na tym i na tym, tak? I on też wyznacza przynajmniej te główne wytyczne dotyczące właśnie weryfikacji i kontroli. Też może oczywiście dalej zrzucać ich uszczegółowienie na inne. Więc to można uszczegóławiać w nieskończoność. I Mazur, można, jak sam o tym wspominał w kilku wywiadach, właśnie w tej ostatniej swojej fazie życia, być może nie spodziewałem się do końca, że to już
się zbiwał ostatnio, zawsze podkreślał, że jego teraz głównym celem jest stworzenie optymalizacji zupełnej, czyli obejmującej nie tylko tą optymalizację właściwą, ale nawet postulację, tak? Czyli jakby optymalizowanie samego postulowania, tak? Czyli, czyli takie postulowanie, żeby ułatwić zadanie optymalizatorom, tak? Znaczy to jest, tego nie opublikował, tego notatki najprawdopodobniej zaginęły, niestety tutaj zmarł niedawno, znaczy no niedawno, też w zeszłym roku, tak, w zeszłym roku niestety jeden z uczniów Mazura, który tam posiadał też część po nim notatek, nie wiem czy to jakoś, czy ktoś ma, jeżeli ktoś ogląda ten film i ma jakieś dotarcie do rodziny czy znajomych już w świętej pamięci doktora Zaniewskiego, no to bym też prosił o kontakt. On też, no są jego teksty też na autonomię, no niestety on sam zmarł i nie wiadomo, co się, nie wiadomo też, co się dalej stanie z tymi z różnymi tekstami Mazura. Też akurat chyba tych optymalizacyjnych tam nie było. Tak czy inaczej to było niedokończone. Warto jeszcze w tej postulacji zostając wspomnieć, że to właśnie dotyczy, Mazur chciał, czego mogłaby dotyczyć optymalizacja postulacji. No w samych kwestii, na przykład terminologicznych, o których tutaj wspomniałem, czyli po prostu i w ogóle komunikacyjnych, czyli ułatwienie tego, żeby te dalsze człony oraz ten realizator, który jest gdzieś tam z boku, po prostu mogli szybciej i lepiej zrozumieć, o co chodzi. Ale to jest też jedna rzecz, też żeby sam postulator dokładnie mógł zrozumieć, o co jemu chodzi i żeby mógł jakby szybciej te postulaty, te racjonalne postulaty przedstawić, to znaczy, żeby skrócić ten ciąg, że przedstawia postulaty, później optymalizator mu pokazuje, że to jest albo niemożliwe, albo będzie nieopłacalne, tylko tak, żeby już sam ten etap postulacji był racjonalny, ale to jest jakby osobne zagadnienie. Teraz może się skupimy na samej właściwej optymalizacji. No, moja praca dotyczyła optymalizacji czynności kryminalistycznych, ale więc to było problemem było sformułowanie, co jest tam wielkością kryterialną wbrew pozorom. Nigdy bez łuka w trakcie. Natomiast w przedsiębiorstwie no, wydaje się, że to jest o wiele prostsze, a przede wszystkim prostsze jest jakby ustalenie tego podmiotu, który będzie odpowiadać za wyznaczenie tej wielkości kryterialnej. No po prostu kto jest właścicielem tak danego przedsiębiorstwa, czy komu właściciel wyznaczył kompetencje na danym tam w odcinku, ten po prostu tą wielkość kryterialną ustala sobie, tak? No i w największym skrócie no to przedsiębiorstwo, no zresztą tak te definicje tak z ustawy czy z kodeksu, tak, że to jest w celu osiągnięcia zysku, tak, żeby nie powiedzieć korzyści majątkowej, bo to się z innym będzie kojarzyć. Natomiast no, na danych etapach mogą być inne. Wielkości decyzyjne w każdym problemie będą inne i to sobie to będzie można co najwyżej wspomnieć przy już konkretnych sposobach czy też metodach. Natomiast kwestia parametrów. Tak, a więc mamy pewne parametry ograniczające. Tak? Czyli jest to kolejny podział parametrów, już nie na te z jednej strony, prawda, te warunki, tak? Czyli te można powiedzieć bardziej poznawcze parametry, czyli badamy warunki, obserwujemy, tylko te bardziej decyzyjne, czyli tam ktoś decyduje, że bardziej zależy mu na tym i na tym, ale podział zupełnie inny. Oczywiście tutaj ten podział nie jest, ten, który ja tutaj zaproponowałem, nie jest to podział
ścisły, tak, w znaczeniu logicznym, to jest po prostu pewna typologia, ale to jest taki, można powiedzieć, użytkowy, tak, użytkowy podział tych parametrów ograniczających. Więc to są to... Jeszcze przepraszam, że to miało być płynnie i tutaj się jedna niepłynność zdarzy, ale żeby nie wracać już, bo to by było ciężko później wpleść, zanim przejdziemy do tych właśnie użytkowego podziału tak parametrów, tam no, parametry ekonomiczne, organizacyjno-techniczne i tak dalej, to można jeszcze wspomnieć o, no, w zasadzie sam to wymyśliłem, chociaż nie wątpię, że ktoś to pewnie w takim czy innym stopniu zrobił przede mną, czyli podział na takie trzy w zależności od ich, ja to użyłem wtedy słowa, jeżeli chodzi o obiektywność, nie wiem, czy to jest do końca słuszne, ale to też czekam na uwagi, jakieś sugestie, tak czy inaczej chodzi o parametry czysto obiektywne, tak? Czyli to są, parametry, które wynikają po prostu z praw, można powiedzieć, przyrodniczych, tak? Czyli spraw fizyki. Na przykład, czyli po prostu, nie wiem, coś jest po prostu fizycznie niemożliwe, tak? Czyli jeżeli się nie użyje jakiejś siły, no to się jakiegoś tam ciężaru nie podniesie, tak? Czyli jakieś dźwignie może tam czegoś podnieść tam na jakąś wysokość. To są te takie obiektywne. Później są tak, co tam nazwałem, quasi obiektywne. Czyli na przykład dźwig coś może podnieść i położyć na jakieś tam, prawda, na jakiejś murze, czy przy tam, nie wiem, moście, czymkolwiek, cokolwiek jest zbudowane, więc czysto teoretycznie jesteś w stanie podnieść i położyć, tyle że to się po chwili zacznie wyginać, tak? Czyli po prostu jest to, niweczyłoby to w cele tego głównego zadania, jakim jest na przykład, nie wiem, no, wybudowanie budynku czy mostu, no to akurat Mazur też dużo podawał jakichś takich właśnie, czy technicznych, czy budowlanych, to jest najprościej, najbardziej obrazowo przedstawić, tak, że no właśnie był problem z przedstawieniem tego czasami w sytuacjach prawniczych, no, zwłaszcza wobec jakichś tam legalistów, którzy tam mają gdzieś klapki na oczach, ale to jest właśnie w tych zadaniach technicznych jest to o wiele prostsze, tak? Czyli coś obiektywne, no nie da się po prostu podnieść bez jakiejś siły. Te quasi obiektywne da się, ale to po prostu reszta by się po chwili tam wygięła, zawaliła, no po prostu niweczyłoby to jakby w samą istotę, tak? Jakiegoś tam postępowania. No i już te takie zupełnie subiektywne, decyzyjne, tak? Czyli po prostu ktoś z takich czy innych względów zarządzający jakimś tam projektem, czy rozwiązujący jakiś problem, wyznaczył jakieś tak, że mają być tam, powiedzmy, nie wiem, większe okna albo tam, tak, czy cokolwiek, bo akurat, czy miał kaprys, czy uważał, że akurat coś się tam lepiej, prawda, sprzeda, no to już jest wyznaczone przez zarządzającego projektem. A czy to jest racjonalnie, czy nieracjonalnie, no to akurat nie, tak, i czy to się sprawdzi, czy nie sprawdzi, to w to jakby nie wchodzi, tak, tylko jest jakby w odniesieniu do tej rzeczywistości, no, nazwijmy tak, fizycznej. No i ten kolejny podział, o którym wcześniej jakby był trochę false start, powiedziałem, ale no powiedzmy, że antycypowałem, co później powiem. Jak polityk, tak przynajmniej kiedyś taka była anegdota, że rzadko powie, że czegoś nie wie, tylko że nie posiada wiedzy. Teraz chyba rzadziej zaczęli tego używać, ale nie wiem, czy to jest postęp, czy po prostu degeneracja do takiego stopnia, że po prostu nie potrafią takiego sformułowania niektórzy użyć, tak, bo tam są na etapie tam sześciu króli Belzebubów. Tak, no to już eufemizmy, tak, to są. Zacznijmy, ten podział tutaj właśnie użytkowy, no to jest podział, jako pierwszy tu wymieniłem, parametry organizacyjno-techniczne. To jest jakby oczywiste w praktycznie każdej dziedzinie, jaką się można zająć, tak, jakie to są organizacyjno-techniczne, czyli po prostu czegoś się nie da zrobić tak ze względów, no bo przyrządów, czy ze względów na braki jakieś kadrowe, tak. No i to
I teraz dalej są ekonomiczne. Tutaj jakby jeżeli chodzi o przedsiębiorstwo, to one są jeszcze tak samo albo jeszcze bardziej oczywiste. Jak te organizacyjno-techniczne, to są najbardziej tutaj powiedzmy oczywiste. One były mniej oczywiste, były przy omawianiu ich na potrzeby śledcze, tak? No bo jakie są koszty, jakie są, prawda, jakie są koszty ukryte, jak to, tak, ile osób czymś się zajmuje, tak, w różnych urzędach, ale też prywatnych osób, ile osób traci, żeby dostarczyć jakieś informacje, jakieś dokumenty, które są żądane do jakiegoś tam postępowania, ile osób traci czas, tak, na dojazdy, że ktoś tam, sprawa jest jakaś o pietruszkę, ale prawda, na tym parkingu, gdzie się dwóch stuknęło, to gdzieś tam mógł przechodzić ordynator jakiegoś szpitala, który jest na drugim końcu Polski. No teraz się rozwinęły te telekonferencje, ale tak kiedyś to się jeździło, tak, i człowiek tam tracił czas, no i prawda, a te zwroty kosztów, no to też były śmieszne. No, mój ojciec na to kiedyś jechał też gdzieś na wschód, na drugi koniec Polski. Się telepał drugą klasą, bo tylko za to wracali, mimo że miał schorowany kręgosłup, tak? A powiedział tylko, że no nie wie, poznał tego człowieka, ale nie ma tam chyba na jakimś innym spotkaniu, dwie minuty może z nim rozmawiał, nie ma zielonego pojęcia, bo zupełnie tam inną działalnością się zajmował, a ten przeszedł na inną i coś tam na tej innej tam miało być nie tak, tak? Więc to zupełnie i tak, a to dziękuję. To w ogóle tak czekał pod tą salą, w końcu tam się zaczął robić tam karczemną awanturę, bo sobie po prostu prokurator tam ze składem sobie akurat mieli jakiś tam posiłek, tak, mimo że już była wyznaczona godzina, no to musieli się posilić, tak, i to trwało. Więc to jest docent Świętej Pamięci Kosecki kiedyś użył takiego sformułowania: szynkwasacja ośrodków decyzyjnych. Nie będę, ze wstydem trzeba przyznać, że to dotyczyło spotkania u nas w Poznaniu akurat, bo kolega, jeden z kolegów po prostu zaparzał herbaty, ale zaparzał akurat w zbyt cienkim szkle i pękło, i to tak była ferwa techniczna na wyczyszczenie, że tak powiem, stołu, i powstało określenie właśnie szynkwasacja ośrodków decyzyjnych. Tak czy inaczej, więc tutaj dałem, no, ciekawe, no, trudno mówić samemu o swoich rozważaniach, ciekawe, ale tak kilka osób, które tutaj, profesorów i tak dalej, którzy to czytali, to uznali właśnie za dosyć ciekawe pokazanie, jak to się później, jak to się samo napędza, tak, to generowanie kosztów w ramach tych postępowań, że to w bardzo krótkim tekście uchwyciłem istotę rzeczy. Natomiast no tutaj to jest jakby, tutaj ten czynnik ekonomiczny jest zupełnie oczywisty, więc mogę tylko przytoczyć te rzeczy, które są jakby na boku tutaj użyłem, a więc badania w różnych miejscach były prowadzone, to przywoływałem za książką takiego psychologa decyzyjnego, zajmującego się też psychologią matematyczną, profesora Tadeusza Tyszki. To akurat były konflikty i strategie, niektóre zastosowania teorii gier, a to w kilku innych miejscach ciekawe wyniki podawał. Natomiast chodziło o to, że te badania pokazywały właśnie, to było akurat głównie w przedsiębiorstwach prowadzone, że należy po prostu przekazywanie informacji między tam kierownictwem a wykonawcami, czy też między jakimiś członami tam kontrolnymi i tak dalej. Znaczy, no, kontrolnymi to byłoby zupełnie oczywiste, ale nawet jeżeli to jest wykonawca, ja tam sam jakoś wykonawcy i jakby ten zarząd, który jakoś to sam we własnym zakresie kontroluje, to wtedy to należy traktować nie po prostu jako zwykłą czynność, nazwijmy to techniczną, tak, gdzie są po prostu, no, możliwość jest zakłóceń po prostu przez, tak, ale to są zwyczajne zakłócenia przez niezrozumienie słowa, tak, czy jakieś tam czy prawda, z tej ilościowej teorii informacji, jakieś tam, prawda, w kwestie
kwestie entropii, kwestie jakichś tam progów fluktuacji tych zakłóceń, ale że to jest, trzeba traktować jako grę po prostu, jako grę, jako rodzaj gry i uczestnicy tej gry są skłonni do całego kształcania po to, żeby lepiej wypaść. I co ciekawe, zniekształcenia są także, jeżeli z tego lepszego wypadnięcia nie wynikają żadne korzyści finansowe, tak, dla danej osoby, on i tak woli pokazać się jako lepszy, nawet jeżeli to nie jest lepszość, tak, potocznie mówiąc, w tej dziedzinie, od której zależą jego jakieś tam zarobki czy inne tam frukta, tylko po prostu myśli, że jeżeli coś tak przedstawi, to będzie, prawda, lepiej wyglądać, lepiej przed jakimś tam gronem się prezentować i dlatego to należy uwzględniać. I oczywiście prawda, tutaj zarząd zna te warunki gry, wie, co chcą tam dane podmioty, jak dane podmioty chcą wyglądać, no to wie, o ile to jest, idzie to zniekształcenie i o ile należy to weryfikować, tak? Zmniejszaj, no i wtedy dostaje się ten właściwy wynik. No jak tego nie wie, no to czego nie wiemy, tego nie wiemy. No i to jest też, to już rzeczywiście antycypując świadomie, ale to chyba antycypując do przyszłego wykładu, a nie do końcówki tego. A więc jeżeli gramy z przeciwnikiem, ale przecież ludzie z naszego zespołu też mogą być w innym ujęciu przeciwnikami, tak? Czyli czyli jacyś podwładni, albo przełożeni, albo, prawda, nawet koledzy też mogą być traktowani jako tutaj przeciwnicy w ramach jakiejś tam gry, to po prostu czasami jest problem nieuwzględnienia wszystkich czynników, tak? Bo się uwzględnia te, które się najbardziej jakoś racjonalnie wydają, a ktoś może po prostu zupełnie z jakichś emocjonalnych, tak, czy tych uczuciowych, żeby nie używać tego słowa emocja, tak, z tych względów mazurowskich. Bo nie wiem, czy to na tym nagraniu, czy na poprzednim mówiłem, że o zawłaszczeniu słowa emocja przez Mazura, tak, na potrzeby właśnie tego, że to jest potencjał, prawda, ten z korelatora. Więc używajmy tutaj słowa uczucia. Właśnie z tego względów tutaj jakichś tam uczuciowych pobudek może po prostu wprowadzać jakieś zupełne zamieszanie w tej grze. I teraz tak, to są te kwestie ekonomiczne, techniczne. To są parametry etyczne, to jest ciekawe, parametry etyczne i odróżnią od tego prawne. Generalnie prawne, no to są, powiedzmy, może nie najbardziej, znaczy najbardziej oczywiste od strony teoretycznej, tak, że trzeba je uwzględnić, no nie są najbardziej oczywiste już od strony później tej, znaczy może teoretycznej, od strony analitycznej, ale nie są najbardziej oczywiste od strony empirycznej, tak, czyli że jest ten gąszcz przepisów i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj mamy na sali tak dwóch prawników, więc to jest w tym jednego właśnie praktyka, który się tam zajmuje też gospodarczymi jakimiś, tak, o ile rozumiem, sprawami, więc to też jakoś, więc to jest świetnie zrozumiałe, że tak wszyscy rozumieją, że tego wszyscy nie rozumieją, tak, mówiąc też znowu potocznie, że po prostu niemal każdy zdaje sobie sprawę z tego, że jest to zawiłe, skomplikowane, ale to jaką funkcję w ogóle pełnią te parametry, no to jest mniej więcej oczywiste. Mniej oczywiste są parametry etyczne. Zwłaszcza tutaj, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwo, natomiast więc to w ogóle kiedyś mogła być jakaś konferencja właśnie dotycząca też etyki, prawda? I związków etyki też może, niekoniecznie z przedsiębiorczością, ale w ogóle z gospodarką też szeroko pojmowaną, także od strony tego molocha państwowego, który do tej gospodarki się wtrąca, tak?
i tego, dlaczego nie powinien się wtrącać i dlaczego powinien tylko, powiedzmy, pilnować reguł gry, a nie grać, tak? Ale to jest jakby inna kwestia, a jest kwestia też całkiem rozwinięty, tak jak przeglądałem, może nieco pobieżnie, literaturę przedmiotu, badań właśnie nad etyka, a opłacalność, tak, dalej biznesu. I w ten sposób pojawia się, i w ten sposób już tutaj wprowadzam kolejny problem, żeby nie było tak prosto, kolejny problem, czyli problem jakby nachodzenia na siebie parametrów, zarówno w sensie nachodzenia jakby w sensie konfliktu, tak, jakiegoś, że coś może być, może się zdarzyć, no i już nieraz się zdarzało, że prawo wymaga czegoś nieetycznego, a na przykład dla przedsiębiorcy może się opłacić, zapłacić drobną jakąś karę i zrobić coś nieetycznego i stracić iluś klientów, na przykład, nie? Takie coś może być, tak? Albo, no i dlatego też mówię, że prawo, jakby prawo jako parametr, czy jako jakie funkcje, tak, czy jakie zadania spełnia ten parametr, jest najbardziej oczywiste, no bo to można sprowadzić po prostu do ekonomii, tak? Że oczywiście się prawa nie opłaca łamać jakoś z reguły, ale czasami po prostu prawo jest takie, że niestety się je opłaca łamać, a czasami w takiej, że jest po prostu nieetyczne byłoby jego niezłamanie. Więc w takich niestety chorych czasach żyjemy, albo w takie, że jest niemożliwe jego niezłamanie, bo są po prostu sprzeczne przepisy, tak? To jest jeszcze inna kwestia. Ale właśnie nachodzenie etyczne na siebie etyki, czy nachodzenie te organizacyjno-techniczne, tak, że coś by mogło być nawet technicznie zrobione, ale się nie opłaca i tak dalej, że te parametry muszą same siebie nawzajem uwzględniać. Tak? Czyli z jednej strony oczywiście tej optymalizacja to porządkuje, ale z drugiej strony to nie jest też tak, że mamy podziały, prawda, nie wnikając tutaj, prawda, w Kartezjusz, Leibniz, Wolniewicz, ale chodzi o to, coś jest klarowne, ale to nie znaczy, że te podziały są, że można coś, prawda, skalpelem przeciąć i że te zbiory się nie nachodzą, tak, ale czy podmioty wchodzące do tych zbiorów, do jednego zbioru nie wchodzą też częściowo do drugiego, tak, bo wchodzą, ale mamy funkcjonalnie wyróżnione, tak, wyróżnione te zbiory, więc wiemy, czemu służy tu prawo, czemu służy etyka, czemu służy tak ekonomia i tak dalej, i tak dalej. Teraz jest kwestia jeszcze podziału tej optymalizacji. Jak można optymalizację dzielić? No przede wszystkim jedna kwestia, która być może jest oczywista, ale nie dla każdego, to w tym momencie można powiedzieć, w optymalizacji można przeprowadzać globalnie albo lokalnie. I co się z tym wiąże, że to globalnie i lokalnie, tak? I co się z tym wiąże, można to, to są jakby dwa pojęcia, ale można to rozszerzać je też jakby i w dół, i w górę, tak? Czyli po prostu najpierw jest stawiany jakiś tam problem, nie wiem, optymalizacji, nie wiem, przesyłu tam energii w jakimś tam województwie tam elektrycznej, tak? No to można iść tam w dół, że zarówno w dół jakby terytorialny, jak i w dół jakby już zadaniowo, że tam najpierw się optymalizuje w powiecie jakimś, tak? Albo że się najpierw optymalizuje tam, prawda, samą sieć, a później dopiero jakieś tam przekaźniki, albo że najpierw się w ogóle tam optymalizuje, prawda, same słupy, a dopiero później drut, tak, no mówię w takim zupełnym uproszczeniu. A można też później to w górę, czyli w całym kraju, albo to jeszcze, prawda, terytorialnie, a można w górę, że optymalizować nie tylko przesył, ale też wytwarzanie, tak? Czyli to jest, chodzi tutaj generalnie, wracamy do postulatora, tak? Czyli że postulator decyduje, co w danym momencie ma być optymalizowane, tak? I on przekazuje też dane, on przekazuje te dane od
ewentualnie z tych innych zadań, tak? Czyli z tych, co w innych zadaniach zostało zoptymalizowane, czyli co z tych zadań wyszło i co w takim razie wchodzi do tego naszego zadania, tak? Bo po prostu dane wyjściowe są czasami danymi wejściowymi, prawda, w innych problemach i tak dalej, i tak dalej. I to jest ta kwestia, czyli wiążąca się z kwestią bardziej ogólną, czyli kwestią z jednej strony tego, czy coś można powiedzieć pewnego, ścisłego, czy w ogóle tak, czy istnieje prawda, tak, czym jest prawda. I z drugiej, czym jest prawda, prawda? I relatywiści, tak? Czyli, że nie ma żadnej prawdy, nic nie ma ścisłego, prawda? Tak dalej, tak dalej. Czyli postawy, które albo wynikają ze złej woli, chęci zmanipulowania, oczywiście są błędami przypoznawczymi, tak, w znaczeniu filozoficznymi, czy czasami też traktowanymi po prostu psychiatrycznie, po prostu może prowadzić do solipsyzmu, tak? Solus ipso, tak? To już w starożytności, tak? Stąd się pojawił sceptycyzm. To nie jest tak, że sceptycyzm w starożytności to było takie zdrowe naukowe podejście, jak to się mówi. To była filozofia rozpaczy. Oni nie otworzyli żadnej szkoły, to był taki Piron. I po prostu on podważał, nie wiem, podważał jakieś tam zabobony religijne i uważał naukę, tylko przede wszystkim podważał naukę i poznanie naukowe, no a przy okazji także religię i wszystko inne, które dawało pewniki, bo po prostu uważał, że żadnych tam pewników nie ma. No to było też, tak jakby to profesor Tadeusz Zieliński, najwybitniejszy badacz antyku, nazwał zaśmieceniem, tak, przez Orient, no bo on tam po wschodzie sobie podróżował i z różnymi wschodnimi tam myślicielami miał kontakt i stamtąd się wzięło to, ten brak pewności. Więc mamy te dwa skrajne podejścia, a jak jest naprawdę? No po prostu przyjmuje się punkt jakiegoś odniesienia i później relacje już są stałe, tak? Czyli tak samo, to może nawet nie jest najlepszy przykład, ale przyjmujemy, że naszym zadaniem jakiegoś tam zespołu jest tam optymalizacja sprzedaży jakiejś tam, nie wiem, prawda, akwarium z jakimiś rurkowcami na jakimś tam danym obszarze Józefowa, tak? No i po prostu wówczas dostają wytyczne i optymalizują tylko to, inne rzeczy ich nie interesują, tak? Po prostu to postulator odpowiada za to, żeby to się globalnie spinało. Pomijam tu rzecz jasna kwestie jakieś tam etyczne, jeżeli ktoś, czy jakieś inne prawne, które każdy system powinien sam rozważyć, gdyby w tych wytycznych było, prawda, należy, nie wiem, ludzi wystawiać pistolet do głowy, żeby coś kupowali, tak? No to jest inna kwestia, ale nie licząc sytuacji ekstremalnych, trzyma się tych wytycznych i to jest nasz punkt odniesienia. Ale dla kogoś innego punktem odniesienia jest sprzedaż tego produktu w ogóle globalnie. Albo w ogóle zrobienie dobrej marki jakiemuś tam przedsiębiorstwu, nawet za koszt tego, że będzie niewielki zysk akurat z tego, ale dzięki temu coś się innego tam wprowadzi. Tak? No to są takie kwestie, no i mówię, w normalnych warunkach, no bo ekstremalne warunki, no to nie uznajemy też ani prawda, niemieckiej zasady tam ślepych bagnetów, ani też, czy niemieckiej w ogóle turańskiej, tak, ani też nie uznaje się jakichś takich tam lewackich wymysłów, tam rozważać tak tego, czy to na pewno, czy na pewno to profesor ma rację, że 2 plus 2 równa się 4, a może zróbmy 7, bo to jak jedna z, prawda, z pań, które wykładają w Instytucie Filozofii w Warszawie, to mówiła, że to, tak to przekazywał jeden z uczniów Wolniewicza na jakimś spotkaniu, że mówiła, że to logika ma potencjał wykluczający. No tak, ale to wyklucza głupotę, to nie znaczy, że musi wykluczyć głupków, bo głupków trzeba ściągnąć po prostu. To jest jedna kwestia.
optymalizację. Optymalizacja na takie trzy tutaj rodzaje czy typy. W zasadzie, jeżeli będziemy dalej liczyć, no to będą dalej rozkładać, to będą typy, a tamte to rodzaje, ale to zostawmy. Optymalizacja deterministyczna, probabilistyczna i strategiczna, tak? I na razie podam, tak jak wtedy podawałem, ja to podawałem za Mazurem, znaczy niekoniecznie go dokładnie cytowałem, bo to jest też problem z Mazurem, że czasami się nie da go dokładnie cytować, bo tam po prostu jego tekst tak sobie płynie, nie ma, że tu jest nagle definicja i wyjaśnienie, znaczy tak jest w jakościowej teorii informacji, tak na przykład, ale to jest tekst sobie płynie i trzeba definicję sobie zrekonstruować z dwóch, trzech zdań, tak? A między tymi zdaniami jest jeszcze jakieś zdanie wtrącenia czasami, co jest jakąś... No, nie jest ani to posiada swoje wady, ale też pewne zalety, można pewne rzeczy lepiej zrozumieć i prześledzić tok rozumowania. Ale to jest jakby osobna sprawa. I teraz tak, najpierw podam, a później dodam takie pewne zastrzeżenie metodologiczne. Optymalizacja deterministyczna to optymalizacja podejmowana w problemach przy dokładnie znanych parametrach. Rozwiązanie takich problemów daje wynik jednoznaczny. Jest więc to optymalizacja w warunkach pewności. Optymalizacja probabilistyczna. Optymalizacja probabilistyczna to optymalizacja przeprowadzana, gdy przynajmniej jeden parametr nie jest dokładnie znany, ale może być oceniony z pewnym prawdopodobieństwem. Jest więc to optymalizacja dokonywana w warunkach niepewności. I Teraz tak, optymalizacja strategiczna to optymalizacja stosowana w problemach o nieznanych parametrach. Jest więc to optymalizacja podejmowana w warunkach ryzyka. Tak? Czyli tu jest niepewność, tu jest ryzyko. Tak? Czyli jakieś są zupełnie nieznane, ale wiemy w ogóle jakie są, a tutaj są znane, ale tylko wiemy z prawdopodobieństwem pewnym występem. Tak? I problemy tego rodzaju mają charakter te strategiczne. Tak? Gry strategiczne, stąd teoria ich rozwiązywania jest nazywana teorią gier. I twórcą jest John von Neumann. Teraz tak, kwestia tam nazwy, że nazwa tego rodzaju optymalizacji pochodzi o strategię, więc zbioru możliwych zagrań gracza, który to zbiór jest w tym przypadku wielkością decyzyjną. Parametrami gry są strategie przeciwnika i reguły gry. Tak? Wielkością kryterialną jest, jak nie trudno się domyśleć, wielkość wygranej. Optymalizacja polega więc na wyborze, ja to wtedy napisałem za Mazurem, optymalizacja polega więc tu na wyborze strategii najskuteczniej prowadzącej do wygranej, ale przecież można w danych warunkach mieć świadomość, że się nie osiągnie wygranej, czyli do osiągnięcia na przykład jak najmniejszej przegranej, tak? Czyli chodzi o minimalizowanie strat. Tak? I to, co wcześniej też Mazur wspominał w innych okazjach. Optymalizacja strategii... to tam sobie jeszcze za chwilę wspomnę. Ale teraz tak, kwestia właśnie tego, rozróżnienie strategicznej, probabilistycznej, tak? Czyli tu jest niepewność, a tu jest już ryzyko, czyli to kwalifikowana niepewność, ale też jeszcze jedna kwestia przy tej probabilistycznej, czy to jest... To rozwiązanie tego typu problemów polega na sprowadzeniu parametrów nieznanych do iloczynów parametrów dokładnie znanych, przemnożonych przez przydane im współczynniki. I te współczynniki takie nazywane są, za Mazurem je nazywam, ważkościami. Czasami to się podaje wagi i tak dalej, to są różne określenia, te ważkości chyba są tutaj lepsze. No i o czym warto pamiętać i co akurat Mazur ciekawie pokazał, że te ważkości no to są... nie tylko mogą wynikać z rachunku prawdopodobieństwa, czy tam z jakichś danych statystycznych, lub z danych statystycznych, no bo mogą z jednego i z drugiego, ale mogą to być umownie przydane parametry dla nieporównywalnych lub niewymiernych. Tak? I teraz powiem o co chodzi. Jakie to są parametry, czyli na przykład chodzi o to, najprostsze, od czego tam zaczynał, czyli na przykład pokazanie, czy film był dobry, czy słaby. No to się z reguły daje w tych czasopismach, czy teraz w internetach. Taka skala tam od 1 do 10, czy tam od 1 do 5, tam, czy inne tego typu skale, tak?
Czyli po prostu skala może być zupełnie umowna, ale już jeżeli to jedna osoba daje, no to wiemy, jaka ta osoba daje pogląd, tak? To jest oczywiście tutaj subiektywne, mogą być różne te, ale wiemy jak to porównywać, tak, u danej osoby. No jest też kwestia co Mazur pokazał, przykład właśnie dla przedsiębiorców ważny, to jest kwestia na przykład kwestia różnych kosztów dodatkowych, czy też przywilejów dodatkowych dla różnych pracowników. Więc chodzi o to, że jakie dodatki mają być w zakładzie, tak? No to wiadomo, że to było pisane jeszcze w latach słusznie minionych, a wówczas bardzo mocno prokapitalistyczne. Tutaj udawało się przemycać Mazurowi poglądy. Co oczywiście nie znaczy, że jakieś tam anarchokapitalistyczne, jakie tam się niektóre kuce podają w różnych okazjach. Natomiast co tutaj podawał? Co oczywiście w warunkach gospodarki tak zwanej uspołecznionej no było też koniecznością prawną, poniekąd etyczną, ale co w warunkach tutaj w warunkach kapitalizmu jest po prostu z reguły opłacalne. Chociaż też można to z prawa pracy pewnych wymogów się doszukać. Chodzi o to, że czyli że po prostu jest jakaś tam skala, tak? Się robi za dodatki, czyli że na przykład robi się ile punktów można dostać za dojazd, a ile punktów tam dodatkowych można tam za nadgodziny, ile punktów za coś. Nawet tam w sprawach jakichś tam dojazdu, no to tam ile tam można doliczyć, jeżeli ktoś tam kogoś zabrał jeszcze po drodze i tak dalej, i tak dalej. I to może być, ile ktoś może dostać dodatku za to, że tam, nie wiem, dodatkowo tam jakieś tam czynności wykonuje takie, a kto jeszcze za jakieś inne. I samo przyznanie, że za coś może być tyle albo tyle, jest arbitralne, ale już wyznaczenie z góry, że za takie czynności jest to i to, no to już jest wtedy, to już wtedy można się domagać, żeby było tak jak według tego wyznaczenia, czyli można po prostu to zliczać, tak? Czyli po prostu jak jest tam powiedzmy, jeżeli to się tam przerabia na punkty i później z tych punktów tak to się robi tam, nie wiem, 5 punktów jest. Tam 5 punktów jest dla kogoś, kto tam brał wszystkie nadgodziny, tak? Z jakiejś tam puli, powiedzmy, nagród, która jest tam ogólna. Później tam jest 5 punktów, tam jakieś można tam dostać od tam jednego tam do 10 punktów za jakiś tam dodatkowy tam projekt, za jakieś tam, nie wiem, za dodatkową sprzedaż tyle, za jakieś tam dodatkowo sprzątanie, nie wiem, swojego miejsca pracy, że sprzątaczka nie musi przychodzić tyle. Za tam, nie wiem, za jakieś kolejne rzeczy ileś. No i to później można po prostu podliczyć i wychodzi, prawda, kto był najlepszy w danej kategorii, kto tam najwięcej punktów tam zdobył i później to można dzięki temu rozliczać, tak? A więc przyznanie jakieś, wyznaczenie kryteriów jest tam arbitralne. No oczywiście może też w arbitralne tutaj wrzucamy z naszego punktu widzenia, tam gdzie my stoimy. Może oczywiście też polegać czy na konsultacjach, czy na wytycznych jakichś z góry prawnych, czy na jakichś tam obliczeniach, co się bardziej opłaca, to już zostawiamy, ale zakładamy, że nawet że są zupełnie arbitralne, wzięte gdzieś tam, jak to się mówi, z kosmosu, ale już później ich obliczenie jest stałe według tych parametrów. Czyli to już zupełnie w dużej mierze pacyfikuje, prawda, jakiś tam opór. No jest jakieś jest. Do pewnego stopnia jest jakiś tam, prawda, jest tam jakiś stopień słuszności przy tym, można temu przypisać. Dokładnie, więc jest regulamin, słuszny czy niesłuszny, ale jest już coś robione według regulaminu. No to jest jakby jeden stopień, a drugi stopień, no to Mazur pokazywał jakby to zliczanie między różnymi, tak? Jeżeli są różne tam parametry brane, i tam do różnych jest tam jakaś tam skala liczbowa, no to można to wtedy porównywać, wyliczać. No później z tych wyliczeń można pokazywać, czy rzeczywiście ten regulamin był opłacalny, czy może jakieś
jakieś błędy, no to z reguły to widać po prostu, jeżeli to jest tam z 20-30 osób, to lepiej widać na oko niż prawda, przy obliczeniach, no ale w jakichś molochach, no to czasem jest lepiej po prostu jak coś wyskoczy, tak? I później ewentualnie można na miejscu. Pan to podkreślił według mnie bardzo ważny moment, tak prawie że mimochodem, że to daje pewne narzędzie sterowania. Specyfikując na przykład, to jest rzecz taka głęboka i poważna. No tak, o to chodzi. To jest jedyny. Tak, no to. By się nie widziało, jakby nie uniknąć tego rodzaju funkcji. To prawda, to prawda. Bo Mazur to oczywiście, znaczy przynajmniej, nie dam głowy dokładnie, bo nie wziąłem ze sobą, chociaż mam to też jest biały kruk, chociaż jest zeskanowany tam i na autonomię. Swoją drogą jestem ciekawy, jak tam jest z prawami autorskimi, bo to byłoby dane do użytku wewnętrznego MSW, jego książka Cybernetyka a zarządzanie. To w 69 kiedy? No to chyba praca paszportowa, no bo inaczej nie mógłby dalej wyjeżdżać na konferencję. Ale też tam kilka przykłady dawał mnie resortowe i generalnie tak to przedstawiał, że jakby mieli to stosować, to musieliby się sami mocno zmienić, więc no przynajmniej ja to tak rozumiem, być może przesadzam, ale tak to rozumiem. Tak czy inaczej, tak jak tutaj pan słusznie zauważył, jest to też narzędzie pacyfikacyjne. No Mazur tutaj właśnie zwraca uwagę, że to jest po prostu jakoś w pewien sposób słuszniejsze, sprawiedliwsze. On to pokazywał od tej jakby tej drugiej strony, tak? Takiej od strony pozytywnej, od strony takiej strony pozytywnej, od strony w ogóle kogoś jakby stojącego z boku czy z góry, a to jest od kogoś, a to jest też jako pacyfikacja, od kogoś to jakby, znaczy z góry jako zatrudniający, ale nie z góry jako obserwator, tak, tylko czy kogoś już zaangażowanego przedsiębiorcy jako narzędzie, które można wykorzystać etycznie bądź nieetycznie w zarządzaniu bądź w sposób neutralny, no bo to może być powiedzmy, można sobie wyobrazić neutralne narzędzie. Ja tak. W sumie nie zarobię, obydwie strony wygrywają, to jest zaleta. No tak, oczywiście, że to nie zawsze jest tak, nie zawsze to jest gra w sumie zerowej. W tym przypadku zwłaszcza, bo to z kolei podkreślał tutaj osoba, która lubi się przedstawiać jako cybernetyk i miał kilka popularno-naukowych publikacji cybernetycznych, czyli Janusz Ryszard Korwin-Mikke, z którym nieraz tutaj polemizowaliśmy razem z inspektorem Węgrzynem, ale który też pewne rzeczy pokazał słusznie, no a przede wszystkim jest jedyną osobą tak znaną publicznie w Polsce, która często mówi o cybernetyce po prostu to o podstawach pewnych, ale reklamuje i to też należy docenić. To też należy w pewnym sensie docenić. Natomiast właśnie wracając do tego, to jest ta probabilistyczna i to, jakie daje narzędzia. Optymalizacja strategiczna, tak? Czyli przechodzimy do strategii, czyli już do gier. Tak? Czyli odchodzimy tutaj od warunków niepewności do warunków ryzyka. Techniczna tam się odzywają dźwięki, nie wiem, czy to będzie na nagraniu słychać, ale tak czy inaczej wracając tutaj z tej gry. To można przed jedną rzeczą przestrzec, czyli żeby nie mylić optymalizacji strategicznej, czyli w odróżnieniu od probabilistycznej i deterministycznej, z optymalizacją na szczeblu strategicznym. O szczeblach to jeszcze też by można mówić, bo to jest kilka rzeczy, one są nawet, jak się to wytłumaczy, są proste, ale trudno jest ogarnąć za jednym razem, także szczebel, prawda, ten tak jak jeżeli się trzymając tego, no, można powiedzieć w pewnym sensie klasycznego podziału generała Mosora, tak, czyli że strategiczny, operacyjny, taktyczny, tak, ale też oczywiście są jakieś są inne, tak, no, tutaj w działaniach kryminalistycznych, no to się mówi o strategicznych i taktycznych, a operacje są w ramach jednych i drugich, tak.
No ale to też widziałem jakiś podział, gdzie było strategiczne, taktyczne, operacyjne, to operacyjne były najniżej. No to tak jest. No to właśnie Kosecki za generałem Mosorem mówił, że strategiczne, operacyjne jako takie między strategicznymi a taktycznymi, taktyczne jako najniższe. No ale to jest inna kwestia. W każdym razie to jest kwestia dotycząca to jakby skali działań. Kwestia, no, i tu by się nachodziło kwestia, tak to postuluje, kto optymalizuje, czyli tych etapów. No i kwestia samych tutaj podziałów, więc tego byłoby zbyt dużo. W każdym razie tylko zaznaczam, żeby tego nie mylić. Tak? Strategiczna może być też na szczeblu zupełnie, prawda, taktycznym. I co jest tutaj najważniejsze, bez przechodzenia do metod, no bo to jest jakby osobne zagadnienie, to jest ten podział najważniejszy na strategie pesymistyczne i na strategie optymistyczne. Tak? Czyli tutaj specyfika czynności kryminalistycznych i tak dalej, no trzeba było się skupić na czynnościach na strategiach pesymistycznych, a nie optymistycznych. Czyli tych, które bardziej przywiązują wagę do ryzyka, tak? Czyli najważniejsze jest, czyli powiedzmy minimalizowanie, pewność i minimalizacja strat jest większa od jakiejś perspektywy zysków, tak? Z reguły. Większych, tak? Więc czym one się różnią, tak mówiąc bardzo ogólnie? A więc strategie pesymistyczne są generalnie pewniejsze, tak? No, jest większe przywiązanie do ryzyka, tak? Czyli po prostu. To taki przykład tam kryminalistyczny, ale to mogę tak podać zupełnie. Czyli jeżeli byłaby jakaś strategia, która globalnie przynosiłaby powiedzmy 90% zysk, od czego? No to powiedzmy 90%, nieważne od czego, bo to jest zupełnie dydaktyczny tylko przykład. I mielibyśmy inną metodę, która daje tam powiedzmy 75, tam, czy ile tam, 88, ilekolwiek mniej tam zysku, powiedzmy w 80. No i ktoś by powiedział, że no lepiej dać to, co ma 90, tak? Ale tu może się okazać, że w poszczególnych przypadkach, że na te 90 to się składają przypadki, które mają tam 99, ale się składają takie, które mają dużo niższą, tak? Które jest ich może mniej, ale tam mają 30, 20 i tak dalej, a tutaj mamy przy tym mniejszym, który tam ustaliliśmy, powiedzmy tam o to 80 niech będzie, to się składają takie, to nie spada powiedzmy poniżej 70, dajmy na to. No to wiadomo, że w pewnych przypadkach należy zastosować właśnie bezpieczniejsze, tak, rozwiązanie, mimo tego, że to by globalnie przynosiło, by się bardziej opłacało. Na przykład, nie wiem, no przy produkcji jakiegoś sprzętu, no nie można sobie pozwolić na to, żeby jakieś tam partie było tam 70% wadliwych tych, tak, jeżeli nie chce się stracić jakiegoś tam rynku, powiedzmy. Tak, no czy inne, no to właśnie podawałem te kryminalistyczne, ale to tak to wygląda. Nawet jeżeli globalnie się stosuje jeden rodzaj, to nie wyklucza stosowania takiego testowego, jeżeli to nie wpłynie globalnie, czyli powiedzmy, jeżeli tutaj dajemy te wkłady już produkcyjne, no to można jakieś powiedzmy wdawać w tak jakimś tam czy zaprzyjaźnionym czy tym jakieś próbki z zaznaczeniem, że to jest jakaś tam beta, tak? I później patrzeć, tak mówiąc, że to jest powiedzmy beta produkt czy alfa nawet produkt, przy czym w rzeczywistości to byłby produkt, który niekoniecznie ten beta, tylko ten no, prawie końcowy, ale przy zastosowaniu tej nieco innej technologii, tak? I patrzymy wtedy testowo, jak to się sprawdzi. No i to są jakieś tam zaprzyjaźnienie, czy tam sklepy, czy ktoś dostaje próbki, no to nie będą tam marudzić, ale już patrzymy, czy przy tej
drugiej metodzie, troszkę bardziej ryzykownej, ale bardziej zyskownej, to się uda, czy się nie uda, tak? Czyli tam testujemy. No tak samo no tutaj jakoś tam kryminalistycznie tam podawałem, że powiedzmy można jakoś tam wstępnie wytypować jakichś sprawców, nawet jeżeli ta metoda ma większe ryzyko, że można wytypować niewinną osobę, jeżeli oczywiście to jest typowanie jakieś wstępne i będą jeszcze inne, będą z jednej strony inne, które będą jego weryfikować po to, żeby tam nie poszedł siedzieć jak tam, prawda, w najjaśniejszej pomrocznej siedziało latami w wyniku błędów czy celowych działań, czy tam zaniedbań. A z drugiej strony, żeby ktoś, prawdziwy sprawca się nie wywinął, tak? Czyli żeby w momencie, jak sobie kogoś tam, czy jakąś grupę wytypowaliśmy, to żeby nie zaprzestać jakichś innych działań, tak? Czyli można to robić, tak? Czyli w momencie, gdy to nie niweczy, jakby lokalne działanie nie niweczy tego globalnego. A które lokalne, które globalne, to kwestia punktów, tak, który przyjmujemy za ten punkt odniesienia. Czyli po prostu tutaj tak, coś tu jeszcze podałem, szkodnie, chyba nie. Nie podałem nic innego. W takim razie chodzi o to, że tu jest znacznie ważniejszy determinant ryzyka, czyli po prostu decydenci odpowiadający, tutaj za czynności kryminalistyczne, winni się cechować awersją do ryzyka. No, przedsiębiorca zbyt dużą awersją się nie powinien już aż taką kierować, chociaż to też zależy, co uznać tak tylko za ryzyko, a co za niepewność. To też. I teraz tak, to mogę też podać definicję taką mądrze brzmiącą właśnie tutaj Tadeusza Tyszki z jego książki Analiza decyzyjna i psychologia decyzji. Tak, o tym, bo to chodzi o to, że decydenci kto ma awersję do ryzyka, tak? Gdy mając do wyboru między pewną loterią X' P X bis, gdzie X' jest większe od X bis, a oczekiwaną wartością do X tej loterii otrzymaną na pewno, decydent preferuje tym ostatnią, to mówi się, że ma on awersję do ryzyka. Wynika stąd, że użyteczność oczekiwanej wartości jest większa od oczekiwanej użyteczności tej loterii. Konsekwencją tej definicji jest fakt, że decydent ma awersję do ryzyka wtedy i tylko wtedy, gdy funkcja jego użyteczności jest wklęsła. No to by trzeba już się przedstawiać to graficznie, tak czy inaczej decydenci, którzy mają awersję do ryzyka, mają wklęsłą funkcję, a ci, którzy wręcz przeciwnie, mają funkcję wypukłą, tak? Czyli ważniejsze jest osiąganie większego, ale niepewnego zysku niż tego mniejszego, ale pewnego. I po raz kolejny jest punkt odniesienia, tak? To już kolejne sprawy tam z teorii wielkich liczb i tak dalej, ile tych prób mamy, tak? Jeżeli jest tam, prawda, jakieś ryzyko, ale tam mamy ileś tych prób, no to możemy osiągnąć i tak większy zysk niż, prawda, gdybyśmy stawiali na te tylko pewne, tak? Na te pewne, ale przy znacznie mniejszym zysku, tak? No jest to kwestia też właśnie kwestia skali, kwestia punktu odniesienia, kwestia obliczenia, ale to już nie będę tu wprowadzać właśnie teorii wielkich liczb, to może być przy okazji uzupełnienie po prostu. I ostatnia zupełnie rzecz, no powiedzmy jakieś wspomnienie o metodach, to można jako taką osobną jakąś zajawkę rzucić. Tak jak wspomniałem, tutaj optymalizacja deterministyczna, probabilistyczna, strategiczna, tak, że tutaj mamy pewność, niepewność, ryzyko. To podałem tak jak jest za Mazurem, warunki pewności, ale to jest tutaj, co trzeba zaznaczyć, to jest umowne, tak? To jest pewność, nigdy nie ma zupełnej, tak, pewności, tak? Jakieś, no, w logice, prawda, w jakichś przekształceniach, tak, formalno-logicznych może być zupełna pewność. No, nawet warunki pewności to też nie ma, no bo może spaść, nie wiem, meteoryt, tak? I nie ma w tym momencie pewności, więc to są kwestie też umowne. Co się uznaje za pewność, co za niepewność, a co za ryzyko, tak? Czyli inaczej mówiąc, przyjęcie też pewnej skali, tak?
Święcie też w pewnej skali tutaj w świętej pamięci docent Józef Kosecki często cytował swojego profesora jeszcze jakby studentem na Politechnice w Gliwicach. Profesor Janusz się nazywał, no to było nazwisko jego, ja nawet nie pamiętam. Tak czy inaczej on często miał takie właśnie rozróżnienie, które powtarzał, właśnie wbijał do głowy studentom. Coś może być wystarczającą dla nauki dokładnością czy pewnością i wystarczającą dla techniki, tak, dokładnością czy pewnością. Więc po prostu się ustala, co jest wystarczająca prawda, pewność, jakąś tam się skalę przyjmuje, no i według tego się później działa, ale żeby wiedzieć, że po prostu ten kolejne zadanie dla właśnie postulatora, że to ten postulator też ustala, co można uznać w ogóle za warunki pewności, co za niepewności. Teraz można zrobić krótką przerwę, tak chyba?